Dzisiaj jako wolontariuszka spotykam się z Państwem w miejscu miłym mojemu sercu, mianowicie w Świątyni Opatrzności Bożej. A dzisiaj jest taki dzień, w który odprawia się co miesiąc msza dla darczyńców i nie tylko, i wszystkich zaproszonych, i wszystkich zainteresowanych. A ja zainteresowałam się Świątynią Opatrzności Bożej w momencie przejścia na emeryturę, to już było bardzo dawno, ale najważniejsze to, że przez 6 lat w tej właśnie świątyni pracowałam jako wolontariuszka i przewodnik. Najpierw przewodnik po Panteonie, a potem, kiedy w 2016 roku oddano do użytku tę właśnie wielką Świątynię Opatrzności Bożej, również jako przewodnik obydwu tych obiektów. Pandemia covidowa uratowała moje gardło. Musiałam po 6 latach skończyć właśnie tę działalność, ale nie zrywam moich miłych kontaktów ze świątynią, ponieważ dosyć ładnie piszę, to kaligrafuję przez ostatnie lata Księgę Łask. To jest taka księga, która pomieści wszystkie świadectwa, które będą dowodem działania Opatrzności Bożej. To jest też bardzo piękna praca dla mnie, bardzo to przeżywam i równie przeżywam wszystkie tutaj wizyty w Świątyni Opatrzności Bożej, bo w dalszym ciągu jest miła mojemu sercu. Chciałam powiedzieć, że jestem nie tylko byłą i w dalszym ciągu wolontariuszką, ale również i darczyńcą. Wszystkich zapraszam do Świątyni Opatrzności Bożej na wszystkie tutaj uroczystości. Myślę, że dzisiejsza będzie równie piękna jak poprzednie. Dziękuję.